Witam Was bardzo serdecznie, rezydenci, w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 3 Remake na komisariacie policji wraz z panem Carlosem, ale tymczasem posłuchajmy. Tak, muzyka robi robotę, naprawdę. No, nostalgia i jeszcze raz nostalgia. Ale dobrze, rezydenci, ruszajmy. Wiadomo, jesteśmy w świecie bardzo brutalnym, bardzo, bardzo okrutnym. Tak więc nie wymiękajmy, nie bądźmy miękkimi gościami. O, powiem tak. Dobrze, cyk, 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 to sobie zostawimy. I tak, tu raczej na zapleczu nic nie ma. Oczywiście ciekawostka jest taka, że mamy tutaj zdjęcie oddziału Stars. Ale o tym już wspominałem przy okazji Resident Evil 2 Remake. Tak więc nie powtarzajmy się. Tyle tak, tylko że może bym sobie tutaj strzelił jakiegoś malutkiego sejwika. Bądźmy już tutaj precyzyjni. I zdupcajmy. Cofnę się tutaj tylko do jednego pomieszczenia. Bo jest kilka fantów, na które warto tutaj zapolować, oczywiście. Skrzynie to jest nowość, tego oczywiście nie było przy okazji remake'u dwójki, czy nawet w Resident Evil 3. Nie w takiej formie, nie coś takiego i za pomocą karty mieliśmy tylko dostęp do, mówię, komputera. Ale też spoko opcja, że karta jest bardziej wykorzystana. Oczywiście jakbyśmy Brada nie rozdupcyli, tak, przed posterunkiem policji, nie dostalibyśmy jej i raczej chyba byśmy jej nie znaleźli nigdzie. Ale może gdzieś Jillki by leżała? To też by było ciekawe. Trzeba by było kiedyś sprawdzić. Dobra. Amo oczywiście biorę, aplikuję od razu. I tak, 9 w lewo, 15 w prawo. Siedem w lewo? Jest. Dobrze zapamiętałem. Chociaż co prawda mam kapownik przed sobą, mógłbym sprawdzić. Ale wiecie, jak cenny dla mnie jest czas nagrywania. Dobra, biurka, tak jak widzicie, Elliot Edward, chłopak nie miał szczęścia, David Ford, Welcome Leon, Marvin Brana, tak, Marvin został niestety dziabnięty. Sporo tych notatek jakby urozmaici nasze materiały, rezydenciaki, ale trzeba pamiętać, że remake nie traktujemy zbytnio mocno jak kanon. Ale jedno z drugim by się sensownie i logicznie zazębiało. Tak więc też spoko opcja jest. Do tędy się nie dostaniemy. Yeah. Welcome, Leon. Bet you had a kick-ass first day. Nie był, ale będzie, panie Carlosie. A propos postaci Carlosa, ja wiem, że tutaj wrażliwy temat poruszam, nie wiem, czy w ogóle już chyba poruszyłem ten temat, ale swego czasu byliście bardzo mocno podirytowani, zdenerwowani, że wybrałem tą fryzurę jakby Carlosa, tak? Co najśmieszniejsze, ja już nie będę tutaj w polemikę jakokolwiek wchodził, ale co najśmieszniejsze, po pierwszym zwiastunie, zaraz do tego zwrócę. Copy that. Po pierwszym zwiastunie pamiętam, jak ludzie właśnie z kolei płakali, że co oni zrobili z Carlosa. Dlaczego on taki jest, mówię, ala El Latino, nie? A tu proszę, teraz jest zupełnie na odwrót. Dobra, reasumując, bo wchodzę na bardzo, bardzo cienki lód. A tu jest oczywiście notatka, w której jeden z kumpli mówi, żeby nie otwierać. Tutaj oto właśnie szafki. Better not. I Carlos o tym oczywiście wie, a Leon czy Claire o tym oczywiście nie wiedzieli. Okej, okay, tu musimy wstukać szyfr.
jest ten sam, oczywiście, jak wam wspominałem, co w Resident Evil 2 Remake. Tu się zawiodłem trochę, bo myślałem, że tą ścianę rozdupcy jednak wujek Nemesis, a się okazało zupełnie inaczej. Ale spoko, że twórcy pokusili się o to, żeby rozwiązać jakoby tę zagadkę. Sprawdźmy tego, aby mnie dziabnął. No. No, no, no. Carlosem oczywiście też możemy robić jakby unik, tak? Tylko że on wtedy nie robi uniku jak Jill, ale może z piąchy wywalić zombiakowi czy innemu stworowi. Tak więc też spoko opcja. Klucz się przyda. Ten jego właśnie wstanie. Mamy skrzynkę, ale jak widzicie mamy też i tą oto ścianę. Nie wiadomo co ją zniszczyło do końca. Tak więc też zostaje to wielką tajemnicą. No i tajemnica raczej nie zostanie już rozwiązana. Dobra, ciśniemy stąd. Nie ma co tutaj rzeźbić. Reloadnijmy wszystko co jest. Wszystko w sumie ogarnięte. Środki lecznicze są na wagę złota, powiem wam. Ale na pewno na wyższych poziomach trudności. Tutaj na standardowym, no to jest spacerek, tak wiadomo. Wybrałem, żeby elegancką historię wam przedstawić. Wow! Dobra, dobra, easy, 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 easy. I'm gonna control the situation. Chociaż mnie zaskoczył. 99. Dokładnie. Miłych snów. Czyli widzicie, jeszcze Resident Evil 3 Remake potrafi mnie zaskoczyć. No, Revilu, to znaczy, że nie ograłeś do końca. Nie pamiętasz tak kluczowych, istotnych wydarzeń. Ale spoko. Wpiszmy sobie 108 na przykład. Nie, nie ma nic. A 109. Coś już jest. 106. Coś już jest. A 104. Też coś jest, też coś mamy. Dobra, więcej skrzynek nie ma. Pyk. I szkoda, że właśnie też twórcy nie pokusili się o to, żeby jakby te rzeczy, tak, gdzie Leon z Claire mieli do zabrania, one tu, ich tutaj nie ma. Ale jest to też do wytłumaczenia, że po prostu gracze za wszelką cenę by starali się otworzyć te skrzynki. Mr. Charlie, kolejne. Za wszelką cenę chcieliby otworzyć te skrzynki, tak więc mija się to również z celem. Ale w tył te 200 z hakiem mogliby coś tutaj wykombinować, chociaż moderzy na pewno właśnie by rozwiązali tutaj ten ala pieczołowity problemik. Dobra, zdupcajmy stąd. Jak widzicie, sporą część posterunku możemy odwiedzić, więc też jest dobrze, też jest fajno. Ło, w odpowiedniej sytuacji chyba włączyłem. No, 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 no. Get out, get out. Nie będę na niego tutaj marnował ammo, bo i szkoda. Wiemy, gdzie mamy zadupcać. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Zapraszamy, panie Tyrell. Sporaczne tutaj towarzystwa, jak sami widzicie. Co to? Para mnie kurna rozdupcyła. Dobre krytyki za pomocą tego właśnie celownika wchodzę. Sprawdźmy towarzystwo, czy oczywiście nic tutaj nie będzie. Dobra, reload, taktik reload, jeszcze jedna peska, ale nie sprawdza się tutaj powiedzenie, jeden strzał, jeden kill. Dobra, deadną. Normalnie, wiecie jakbym zrobił? Rzuciłbym sobie tego flashbunga i nie zawracał sobie gitary, ale wiecie, no spektakularnie, chcieliśmy, żeby to wszystko wyglądało. Ale a propos.
Mara gitara. No jak? Czy to jest niemożliwością, że to ci naszło? Cofnijmy się. Taktik. Dobrze rozegrane, dobrze ugrane. Nie było co narzekać. Chociaż to nie jeden hit, to nie był mocno wskazany. Ale dobra. Tutaj mamy jakiś... Patrzcie, szyb wentylacyjny. Tego chyba wcześniej nie było. Drzwi, które sobie olewamy. No i dobra, nie ma co tu dłużej rzeźbić. Trzeba wbijać do pokoju Stars. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in Stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Nie wiem, czy tu doktor nawet był świadomy. Tak, nie wiem, czy był dokładnie świadomy tego, że Carlos jest z Umbrelli, tak więc raczej by nie nawoływał do tego, żeby przyszli tutaj po niego. Bo to by był wyrok śmierci, ale okej. Pyk. Is that Jill in the front row? Ciekawostki oczywiście się będą powtarzać, jak wspominałem, ale jest kilka tekstów właśnie wartych naszej uwagi. I jeden jakby taki mały dosłownie easter egg. Oh yeah, the kids still got it. Let that be a lesson to all dartboards. Za przeproszeniem. Rozpierdzielają mnie te. Ich czasem tekściory. Dobrze, zrzućmy sobie jeden spray. Zioło też. Zawiodłem się, rezydenciaki, że twórcy tutaj nie pokusili się o to, żeby jakby zatruwać naszych bohaterów. No co prawda są te pasożyty, ale są one tylko w jednym miejscu, więc a huge disappointing. Ale nie wymagajmy zbyt wiele. Liz Carlosa? Carlosa. Chrisa. Już mi się czasem myli. Chris Carlos. Nie możemy oczywiście go wziąć, nie możemy nic zrobić, bo jakbyśmy go zabrali, to byśmy jakby nić czasoprzestrzenną rezdukcyli. A to zostawiamy też tak, jak jest. No i co? No i nie ma tutaj co więcej rezydenci siedzieć, rzeźbić. Za przeproszeniem, w kupie. Bo te ciekawostki, które tutaj wszystkie są, no to o nich wam w sumie powiedziałem. I co jedynie zwrócił uwagę, że jest tutaj beret Jill i był też również beret w jej jakby domu. Czyli co, reasumując, miała dwa? Okej. Okay. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. Raczej nie było to zbyt rozsądne, żeby się rozdzielać w trakcie panującej epidemii zombie. Ale okej, co ja tam wiem.
Kurwa, wirus to chyba nie to samo. Okej, pora zadupcać do przodu. No z tego co widać, Jillka, no miałaś to szczęście. Jesteś super kap, super glina. Wytrwasz wszystko. Dobra, trochę spokoju. Jak to mawiał mój kumpel, Marcin jest spokojniej. To mnie uspokaja. Carlos? Come in. Carlos? Damn it. I guess I'm out of range. Dobra. Weźmy sobie to, co tutaj możemy zebrać. Pyk, pyk, pyk. Tutaj mamy oczywiście notatkę wspominającą o minach do granatnika. Dobrze rozwiązane. Nie musieli też jakby bawić się z projektowaniem nowych, że tak powiem, broni. Poszli co nieco na łatwiznę, no ale okej, no. Teraz tak, rezydenciaki. To sobie wyrzucę na pewno. Zróbmy tak, że przeładujmy sobie granatnik. To nam ułatwi troszeczkę życie. Ale tak, pociski zapalające. Nie, ja nie chcę pocisków zapalających. Ja chcę pociski wybuchowe. Pociski zapalające to sobie na razie olejemy, zostawimy. Minówki nam się przydadzą i to ostro. I wiecie co ja jeszcze zrobię? Może to dla was będzie kontrowersyjne. Ale tak, zostawię sobie ten oto właśnie tłumik. Dla mnie to jest bezużyteczny. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Obejrzyj, lufa, zwiększa szkodę, siłę rażenia. Dobra, to musimy zostawić niestety. Bo szczerze, ja bym sobie tą lufę też wypierdzielił od tego shotguna, ale okej. Okay. Zróbmy tak, zróbmy tak. A little time break. Gdzie mamy sporać na zioła. Czyli sami wiecie, co nas może czekać. Czy z prochu coś tutaj mogę urzeźbić? Chyba raczej nie. Nie ma co tutaj się bardziej bawić. Sejwiczka nie robię, nie strzelam, czuję się mocno. Nie ma tu żadnych ciekawostek, rezydenciaki, więc szkoda tracić jakby waszego i mojego czasu. I przez te zombie trzeba przebiec. Tam był oczywiście Mr. Charlie, ale to mówię. Przy okazji innego materiału. Pyk, pyk, pyk. Nie ma też również co tutaj zbierać. Tak, nie ma tu nic ciekawego. Więc wydupcajmy stąd. Ach, świeże powietrze. Booker still alive. I can't stay here. No i to dosłownie chyba się mocno Jillka na ciebie wpienił. Ale dobrze, zanim dojdziemy do tej charakterystycznej lokacji, rozejrzymy się tutaj w kółko. Przeładujmy ammo. Jest tutaj lis. I większość z was mi pisała, że nie ma wieży jakby zegarowej. Jest w nie takiej formie, jakiej bym chciał, no ale jest. Wbrew pozorom jest. Cyk. Ja byłem przekonany na samym początku, że to może być budynek ratusza, ale nie. Jest to wieża zegarowa. Co się stało z moją ukochaną wieżą zegarową z oryginału, to... Nie mam pytań, no ale nie, tego akurat nie mogę wybaczyć. Nie mogę wybaczyć twórcom, no ale cóż poradzić. Poszli na ustępstwa, to poszli. Trudno się mówi. Czy coś jeszcze jest? Nie ma już w sumie nic. Nie ma nic więcej. Jest jedynie pan Charlie. I tutaj zwróćcie uwagę, że jest jakby Van Stars, Raccoon Police Department. To nie powinien być, mi się wydaje, Van Stars. Van, nie wiem, też nie znam rodzaju tego dokładnie samochodu. Furgonetka, tak to nazwijmy. O, powinna być to furgonetka oddziału SWAT na ten moment. Ale dobra. Tak zrobili, nie można mieć do nich pretensji. Raczej nic tu więcej już nie ma ciekawego. Nie, wątpię. O, jakiś cywil. Może to item? Wcale bym się nie dziwił, jakby któryś ze skinów tutaj cywilów to był item. Burn baby for me. Bitch can't even swim. Carlos, respond.
Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? It's back! Chill! Chill, what happened? Chill, come in! No to nie jest dobry znak. A wal się na papę. Pterodaktyl się cholera znalazł, nie? Let the fun begin! Oczywiście jest to nowa forma zaprojektowana przez twórców Rezydenciaki. Nie powinien tak wyglądać Nemesis w Stadium Number 2. Zbierzmy co możemy. Dobra, na razie trzymajmy go na dystans. Przynajmniej się postaram go trzymać na dystans. Ojojojojojojoj. Co ty tu świrujesz? Na nagrywaniu oczywiście Rage Boosta dostał. Standard. Klasyka kina. Niepokojący. Może się uda jakoś to przetrwać? Oj. Tak to my się nie będziemy bawić. Tak też się nie będziemy bawić. Chyba teraz mnie przekopie troszeczkę chłopak. Dobra, udało się. Gryź! Gryź to! Come to mami. Musimy robić tak rezydenciaki, że w pierwszym jakby jego etapie, tak? Troszeczkę go osłabić. Unikać jego ataków i poczekać, aż jemu się odpali jakby drugie stadium Rage Boosta. Chciałem w tę skrzynkę pierdyknąć. Dobra. Teraz będziecie wiedzieli, o co mi command. No na pewno. Dobra, podejdźmy tutaj. Fanty. Fanty są na propsie. Dobra, z racji tego, że mamy tutaj pociski zapalające, to wykorzystajmy to, co tutaj zostało. Przecież nie chciałbym ich marnować. Dla mnie one są bezużyteczne na niego, ale okej. Zaśmiecają mi tu trochę. Ekwipunek. Ajajaj. What the hell? Revilo, ocknij się. Walczysz w końcu o życie. Dobra, jest to drugie stadium, o którym wam wspominałem wcześniej. No i to dosłownie jak zwierzek się zachowuje. Musimy go w odpowiednim momencie wyłapać. Przystań, panie wujku Nemezisie. Wow, spektakularne opadnięcie. Na moją niekorzyść oczywiście. Oczywiście to coś, co z niego wystaje, to jest pasożyt, nie? Byśmy byli precyzyjni w swoich zeznaniach. Łeb, który tutaj widzicie, jest to łeb tyranta, tak? A to, co z niego wystaje, to jest imitacja łba pasożyta. Imitacja. Rzeczywiste. No spokojnie, Jinko, ogarniemy go. Nie dygaj na robocie. No. Przyznam wam się, że przy pierwszym jakby starciu z nim sfejlowałem, ale tylko dlatego, że wystrzelałem się jakby z pestek na niego.
Nie mogłem go strącić z tej wieży jakby zegarowej, gdy on tak przystawał. Dobra, nie dygaj. No. Ale potem już po szybkiej analizie tak doszedłem do rozwiązania problemu z pod Nemesis. Jeszcze z raz. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Bądź grzecznym Nemesisem. Ja wiem, że nagrywamy. Ale no daj spokój. Dobra, bo za bardzo się tutaj rozochocił. Skóry łamać, no. To nie jest to, czego bym oczekiwał od ciebie. Nie, to ostro. Okej, nie wiem, co tu się odpierdzieliło, powiem wam. No ale dobrze, no jakoś się go tam pokonało. Odpowiednio go zmiękczyłem i to tyle. Dobra, zbierzmy to, co jest, to, co możemy sobie w sumie zabrać i to, co nam się przyda. Nie ma tutaj nic. No i widzicie, tak wygląda walka pod Clock Tower z panem Nemesisem w Resident Evil 3 Remake. Czy jestem zawiedziony? Bardzo i to bardzo, ale cóż, no jak wspominałem nie raz, no. Musieliśmy pójść na pewne ustępstwa, no ale nie kosztem Clock Tower. Jesus Christ. Done me a big favor, Miss. Jill. Hey, answer me. God damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, Super Cop. I got you. Okay. I promise.
Trochę to Carlosowi zajęło, tak, żeby dostać się do Jill, no ale finalnie się udało. Dobrze, rezydenciaki, w kolejnym odcinku będziemy ratować naszą przepiękną Jill Valentine, a tymczasem ja się z wami żegnam i tak długo żeśmy sobie ponagrywali. No i co? No i to tyle. Jak zawsze, standardowy tekst. Rezydenciaki, widzimy się w kolejnym materiale z gry Resident Evil 3 Remake i nie tylko. Bardzo cześć.